Na stacji dzień jak co dzień, tydzień jak tydzień, a szyny się nigdzie nie kończą. To fragment wiersza Józefa Czechowicza, poety, który najpiękniej opisał Lublin. Przez 4 tygodnie, w maju i czerwcu tego roku, mieszkańcy Lublina sami próbowali opisać miasto za pomocą kamery. Mieli za zadanie pokazać miasto o poranku, w południe, po południu, wieczorem i nocą. Znaleźć jego najbardziej charakterystyczne miejsca, ale też dotrzeć do rzadko odwiedzanych zakamarków, pokazać miasto w swego rodzaju dynamice. Poszukać ciekawych ludzi i uczynić z nich bohaterów tej opowieści. Ich oczami pokazać Lublin. W taki sposób lubelski poranek zobaczył jeden z naszych operatorów. Na poczcie rozdzielane są przesyłki. Codziennie trafiają tu ich setki. Codziennie tak samo wygląda początek dnia pracy pana Waldka. Jedna z kamer będzie mu towarzyszyć. Już inna ekipa. Jesteśmy w Śródmieściu. Mijamy Kul, Aleje Racławickie. Zbliża się południe. Miasto żyje już na pełnych obrotach. Budynek sądu rejonowego. Już wkrótce będzie wyglądał jak za lat swojej świetności. Regeneracja. Przecież to jest zabytek. Renowacja. Mijamy małą stłuczkę i jedziemy dalej. Stare miasto. Kaplica na zamku. A tu już zamek i schody, które służą celom widowiskowym. To tutaj odbywał się słynny już koncert papieski. Brama krakowska widoczna od strony rynku i rynek. Dokument o Lublinie. Tak, tak, niech pani sprząta, tak. No ale przecież to jest normalne, nie? Normalny dzień pracy. Zza kamery odezwał się operator, towarzyszący panu Waldkowi. To też jest jego dzień pracy, jak się okaże, dosyć ciężkiej pracy. Krakowskie Przedmieście, a właściwie reprezentacyjny deptak. Kolejny reprezentacyjny budynek po remoncie. Grand Hotel Lublinianka. Plac Litewski, który zawsze pełen jest różnych ciekawych postaci z górującym pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Nie ma jeszcze... Dzień dobry, tak. Jak pani ocenia miasto Lublin? No, ja się przede wszystkim urodziłam w Lublinie i podoba mi się Lublin. Chciałam tutaj zostać po studiach. Na pewno. Czy pani od dawna zajmuje się końmi? Właściwie od urodzenia jeżdżę. A skąd jest... taka pasja? Bo wszyscy się śmieją, że to rodzinny dziadek. Jeden dziadek ułan. Całkiem możliwe, że... A czy pani jest mieszkanką miasta Lublina? Nie, ja jestem z Warszawy, przyjechałam na studia do Lublina.
A to coś odwrotnego. Przeważnie my wyjeżdżamy do Warszawy. To znaczy, dopiero w zeszłym roku otworzono w Warszawie kierunek hodowli koni. Więc pani studiuje tutaj na Akademii Rolniczej, tak? I jaki kierunek? Hodowli koni i jeździectwo. Jak się zaraz tutaj jest? Wracamy na Stare Miasto. Ulica Grodzka, już częściowo odnowiona. Stał się nie tylko interesującym obiektem, ale też miejscem spacerów i zabaw. Nazywam się Karolina i mam lat 8. A ja też się nazywam Karolina i też mam lat 8. Mieszkamy tam niedaleko. Nazywam się Adam Sadowski. I mam 12 lat. Od dawna tutaj mieszkasz? Tak, od urodzenia. I w co się lubicie bawić, jak przychodzicie ze szkoły? Ja w piłkę. I gdzie gracie? Tutaj, albo na boisku szkolnym. A pokaż, które to są twoje okna? Moje okna to są te na parterze. Mam tu bardzo dużo przyjaciół i różne miejsca. Mogę się tu bawić z kolegami, z innymi. Mogę jeździć sobie na rolkach i takie inne. A tam dalej, jakie są tam, to nic tam ciekawego nie ma. Na Starówce. Na Starówce? Nie wiem, że na Starówce. Centrum miasta. Mijamy kolejne budowle, które w ostatnim czasie odzyskały swą pierwotną świetność. I dla kontrastu, Stare Miasto. Dopiero teraz widać, jak dużo pracy włożonej i ile jeszcze trzeba zrobić. Staromiejskie kamienice pełne zakamarków, podwórek, okienek, tajemniczych korytarzy i przejść. Czyżby operator nam się zasapał? Trzeba trochę ładniej, to. No to trzeba się zrobić. Bo to potem widać na oddech. Tak! Ty, słuchaj, ale to przesrane po tych kamieniczkach latać. Nie no, ale to jest fajne, bo wiesz, to... No, tylko że ja wracam o 11, wiesz? No, bo chcę na 12, wiesz, się położyć w domu. Plac Litewski to nie tylko miejsce wypoczynku, spotkań, intymnych rozmów. Dla niektórych także pracy.
kiedy jest pan mieszkańcem tego miasta? No, już ładnych parę lat. Czy to, że pan gra dla przechodni, jest to pana sposób na życie? Tak, to jest mój zawód. Kurwa, mój fach. Czy pan z wykształcenia jest muzykiem? Tak. Wcześniej pracowałem w filharmonii. Z tego nie dało się wyżyć. No i postanowiłem w ten sposób sobie radzić. Jak pan sądzi, czy mieszkańcy Lublina są ludźmi muzykalnymi? No pewnie, że tak. Tu się urodził najlepszy polski skrzypek. Wszechczasów. Henryk Wieniawski. Bardzo pięknie, a tutaj już parę metrów dalej jest mniej pięknie. I my też jedziemy dalej. Kiedyś będzie i tutaj pięknie. Tak pięknie jak w wielu miejscach na Starym Mieście. Odnowione kamienice, pojawiają się restauracje, puby, knajpki, kafejki, biura. Chociaż coraz mniej dawnych mieszkańców. Dokument o Lublinie powstaje, to ten z Gazety Wyborczej może i będziecie. I kto mniej więcej tutaj mieszka, jacy ludzie? No tak jak wszędzie, tak jak na... Większość emerytów, starszych? Większość, no tutaj to już w zasadzie... Na palcach jednej ręki zresztą wystarczy pójść do szkoły na Podwale, gdzie jest tylko po jednej klasie w gimnazjum. Nie wiem, tam nie orientuję się, ale z tego co przypuszczam, że tak tylko jest, bo to tylko Podwale, Stare Miasto, tutaj Lubartowska, tam chodzi do szkoły. Także tutaj większość jest już ludzi, którzy no, tak wyglądają, jak tu widać. Coraz mniej, bo się większość wyprowadza. Uśmiech! Przyjemny uśmiech twarzy. No bo to jeden dzień życia walka z donosza. I nie tylko Waldka Listonosza, ale także jeden dzień z życia Lublina, tych dzieci. I
jeden dzień z życia tego kota. Ja wiem. Czy jesteście z Lubina? Nie. Nie? Ja jestem ze Świdnika. Jestem też. Ze Świdnika? A przyjeżdżacie do Lubina? Ja czasami. Podoba wam się to miasto? Tak. Trochę. Co wam się podoba? Tam jest fajne rzeczy, są dużo wież, dużo bloków. Coś jeszcze jest fajnego? Co tobie się podoba w Lubinie? No pewnie, to blok. I wesołe miasteczko. I wesołe miasteczko. A my jeszcze wypożyczalne klasy. Popołudnie w światłach nie śpi. W lenistwie tak słonecznym idą czyjeś kroki, pisał Józef Czechowicz. Popołudnie w obiektywie naszych operatorów. Ludzie wracają z pracy, z zakupów, siadają w kawiarnianych ogródkach, spacerują. Leniwie sączy się czas. Jedna z kamer wraca na dworcową pocztę. Na stacji dzień jak co dzień, tydzień jak tydzień. Dzień pracy się skończył, zaczyna się nocna zmiana. Inna kamera odbywa wieczorną jazdę po mieście, jak z poematu o mieście Lublinie. W głównej ulicy, tu i ówdzie, rozmowa spóźnionych przechodniów, tu i ówdzie brama zamykana trzaśnie. Ten operator utrwalił nie tylko fragment lubelskiej nocy na ulicy, ale podglądał też inne miejsca. Nocny Lubin młodych ludzi często wygląda właśnie tak. Jest to przecież miasto dwóch uniwersytetów i kilkunastu innych wyższych uczelni. To miasto studentów. Thank you.
Niektórych z deptaku nie przegania nawet nocna ulewa. Ona także ma swój niepowtarzalny klimat. Nasza wędrówka kończy się ciemną nocą, kiedy nie widać już niczego oprócz kilku świetlnych punktów gdzieś daleko na horyzoncie. To także jest Lublin, chociaż rzadko patrzymy na panoramy miasta w taki sposób. I tu znów na koniec wracamy do poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Lublin nad Łąką przysiadł, sam był i cisza.